Doktor Jerzy Stasiak nie jest muzykiem, choć muzyką interesuje się od zawsze. Po przejściu na emeryturę postanowił nauczyć się grać na pianinie, a jego nauczycielami są osoby, które pracują w Cieszyńskiej Szkole Muzycznej. W czerwcu bieżącego roku doktor podarował placówce pianino, otrzymując dyplom przyjaciela szkoły. Na tym historia ta się nie kończy, a dopiero zaczyna. Jak już dowiedziałem się o historii tej sali, o tym, co się tutaj wydarzyło, a jednocześnie zdałem sobie sprawę z tego, kto jest patronem szkoły, to powiedziałem, byłoby rzeczą bardzo pożądaną, żeby w tej historycznej sali stał fortepian marki Kerntopf i syn. A ponieważ ja dzień wcześniej widziałem na aukcji taki właśnie fortepian, więc po telefonie do pana dyrektora i uzgodnieniu, że taki prezent nie będzie prezentem niechcianym, zdecydowałem się zakupić ten fortepian, oddać do renowacji, a potem szkole przekazać. Ten instrument znalazł właściwe miejsce. On był w prywatnych rękach w Łodzi. Instrument można było zobaczyć w całej okazałości, ale również posłuchać, jak brzmi, podczas maratonu dzieł Ignacego Paderewskiego w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Krakowie. W maratonie wzięli udział głównie uczniowie Cieszyńskiej Szkoły Muzycznej. Ten instrument będzie wykorzystywany przez uczniów tej szkoły, bo dziś grają studenci na nim. Zdecydowanie tak. Instrument idealnie wpasowuje się w akustykę tej sali. Jako instrument historyczny dopełnia tego waloru historyczności samego pomieszczenia, ponieważ jest to wyjątkowa sala. To właśnie w tej sali zebrała się Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Macie taką salę, taki instrument. Może to też będzie przyciągać uczniów? Mocno na to liczę. Stajemy się bardzo elastyczni, ponieważ w ubiegłym roku udało nam się dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskać współczesny, wysokiej klasy fortepian i on spełnia swoją rolę w głównej sali koncertowej. Natomiast tutaj w mniejszej sali kameralnej instrument historyczny, na którym będzie można wykonywać repertuar historyczny. Z inicjatywą, by zorganizować maraton w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie, wyszedł profesor Andrzej Pikul, kierownik Katedry Fortepianu z Akademii Muzycznej w Krakowie. To jest jeden z aktów świętowania setnej rocznicy niepodległości Polski. Jak wiadomo, Paderewski był najsławniejszym Polakiem żyjącym wtedy, kiedy Polska miała znowu połączyć się. I studenci naszej Akademii właśnie jego muzyką oddają hołd wielkiemu Polakowi. Taki maraton odbył się już w jedynym pozostałym miejscu zamieszkania Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Dzisiaj jest drugi dzięki uprzejmości pana dyrektora, który przyjął moją sugestię na przełomie sierpnia i września. Następnie w niedzielę będzie ten maraton wykonany w Auli Akademii Muzycznej, a 18 listopada w Radio w Katowicach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.